kompletnie nie uprzedził, że po przepracowaniu porannej zmiany znowu będę musiała zostać na kolejnej. Nie wytrzymałam tego. Rzuciłam robotę. Już dawno skończyłam studia, ale nadal mieszkam ze znajomymi z akademika. Nie wierzę, że kiedykolwiek będzie mnie stać na własne mieszkanie. Pracuję w miejskiej instytucji. Tutaj wszystkie najniżej płatne stanowiska zajmują same kobiety. Zarabiam najniższą krajową. Jestem chora, ale i tak musiałam iść do pracy. Pracuję na śmieciówce i nie mam opłaconej składki chorobowej ani prawa do L4. Od 4 miesięcy szef nie wypłacał mi pensji. Razem z innymi dziewczynami zaczęłyśmy walczyć o wypłaty. Udało się, odebrałyśmy co nasze. Opiekuję się niepełnosprawną matką, która potrzebuje całodobowej opieki. Nasze mieszkanie jest przez cały czas zadłużone, bo zasiłek, który dostaje, jest tak niski, że właściwie nie starcza nam na nic. Znasz to? Jesteś jedną z nas? Organizuj się, walcz, protestuj, przyjdź na manifę. Strajk kobiet teraz. 8 marca o 13 pod Fredrą.